Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie. Dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę. Oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Panie Jezu, jesteś Panem całego świata. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Ty, za który królujesz na całej ziemi. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który prowadzisz nas do niebieskiego Ojczyzny. Zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się z nim nad nami Bóg Wszechmogący odpuści przy nam grzechy, prowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty żądasz całym światem, przyjmij łaskawie prośbę, które zanosimy za naszą ojczyznę. Niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panuje zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał za nią i rzekł: weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba. Na to odrzekła: na życie Pana Boga Twego. Już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem umrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: nie bój się, idź, zrób jak rzekłaś. Tylko najpierw zrób z tego mały odłamek na mnie i przynieś mi. Sobie i swemu synowi zrobisz potem, bo tak mówi Pan, Bóg Izraela. Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz jej powiedział. A potem zjadł on i ona oraz jej syn i tak było codziennie. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się zgodnie z obietnicą, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. Oto Słowo Boże. Wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę opowiadam wam, ta uboga wdowa rzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Polecajmy w modlitwie pomordowanych przez UPA, latach 44-47, poległ na froncie II wojny światowej, zmarł w obozie w Dachau i w siedzibie NKWD. Mieszkańcy byli samej pomordowani przez UPA. Stefan Antonisz, Jan Antonisz, Anna Bojarska, Jan Furgała, Michał Furgała, Władysław Rosiadłow, Michał Pytel, Stanisław Stadnicki, Jan Stadnicki. Mieszkańcy Krywicy Chorowskiej pomordowani przez UPA. Katarzyna Adamowicz, Julia Antoniszyn, Józef Antoniszyn, Andrzej Burda, Paraskiewia Burda, Andrzej Furgała, Michał Furgała, Piotr Furgała, Maria Kusiatyńska, Michał Ilnicki, Katarzyna Kuzyk, Antoni Sierpiński. Mieszkańcy Budomiesza pomordowani przez UPA. Michał Bober, Piotr Bober, Józef Huk, Michał Huk, Wojciech Huk, Rudolf Kulmatycki. Mieszkańcy Krawicy Lasowej pomordowani przez UPA. Franciszek Kranów, Anastazja Ilnicka, Stanisław Kukas. Nauczyciele zamordowani w miejskim obozie w Dachau w siedzibie NKWD w Charkowie. Podporucznik Stanisław Potyn. Podporucznik Julian Ungehauer. Żołnierze na frontach II wojny światowej. Szeregowy Franciszek Franczkiewicz. Starszy strzelec Jan Janczura. Pracownicy Majątku Polskiej Akademii Umiejętności zamordowani przez UPA. Roman Kaszkiewicz. Józef Czawała. Kazimierz Dżawała, Władysław Opirek. Milicjanci zamordowani przez UPA w Policji Chłodowskiej samej oraz w Budomierzu. Zbigniew Frysztacki, Jan Janczura, Michał Kruch, Antoni Pacanowski, Mieczysław Stopliński. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczną poczynę dać, Panie. A świat niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Prosimy o zabranie głosu Pana Wisława Kapla, wójta gminy Lubaczy. Szanowni księża, delegacje pocztów sztandarowych, szanowni państwo kombatanci, reprezentujący Światowy Związek Żołnierzy AK, Związek Kombatantów, Związek Spadkowierców, przedstawiciele Straży Granicznej z Panem Komendantem na czele, Szanowna Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej wraz z gronem pedagogicznym, z dziećmi, z młodzieżą,
szanowni strażacy, strzelcy, harcerze, rodziny pomordowanych w czasie II wojny światowej, i tych wszystkich, którzy zostali uwidocznieni, upamiętnieni na tablicach umieszczonych na tym pomniku. Szanowni Państwo, przedstawiciele lokalnych władz Rady Powiatu Lubaczowskiego na czele z Panią Przewodniczącą Rady Gminy Lubaczów, drodzy strażacy, szanowni mieszkańcy Krowicy samej, Ołodowskiej, Krowicy Lasowej, Budomierza, drodzy goście. Już od 11 lat naprawdę spotykamy się, by uczcić pamięć tych wszystkich, którzy w czasie II wojny światowej ponieśli największą ofiarę, ofiarę życia, a byli mieszkańcami tych miejscowości. To tu właśnie w Krowicy samej przed pomnikiem upamiętniającym tamte tragiczne wydarzenia przez te 11 lat się spotykamy, by oddać im cześć, hołd i naszą pamięć. Chciałbym gorąco podziękować za tą wspólnotę modlitwy, która towarzyszyła nam przed chwilką w kościele i tutaj na zewnątrz przed pomnikiem, bo to właśnie ta modlitwa jest wszystkim osobom pomordowanym, zaginionym, tym, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, ale też i tym, którzy zostali zamordowani przez oprawców sowieckich i niemieckich, bardzo potrzebne. To też świadectwo naszej pamięci o nich wszystkich, nie tylko przedstawionej właśnie na tych tablicach tutaj na pomniku, ale tej żywej pamięci, której my właśnie jesteśmy dowodem. I ta pamięć, która dotyczy tych najstarszych mieszkańców naszych miejscowości obecnych dzisiaj na tej uroczystości, niech będzie także przykładem do tego, byśmy ją przekazywali w taki sposób jak dzisiaj kolejnym pokoleniom. Tym, którzy tą pamięć będą nieść w przyszłość. Harcerzom, dzieciom, młodzieży, tym wszystkim, którzy dzisiaj tworzą wspólnotę tych, którzy chcą pamiętać o tamtych tragicznych wydarzeniach i o tych wszystkich, którzy w czasie II wojny światowej, będąc mieszkańcami tych miejscowości, ponieśli największą ofiarę życia właśnie. Drodzy Państwo, ta wspólnota dzisiejszej naszej modlitwy, pamięci, oddawania hołdu także odnosi się do wydarzenia, które już za kilka dni będzie w całej Polsce w sposób wyjątkowy świętowane. To właśnie święto, Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości. Zawsze tutaj w Krowicy przy okazji rocznic związanych z ufundowaniem pomnika świętujemy także Dzień Niepodległości. I dzisiaj tak pięknie do tego wydarzenia nawiązała szkoła podstawowa poprzez swoich uczniów, poprzez harcerzy i zuchów. To przedstawienie, które chyba wszystkich ujęło za serca i które wszystkim nam przypomniało, jak ważna jest pamięć o niepodległości naszej ojczyzny. To, co mogliśmy usłyszeć i to, co mogliśmy zobaczyć, było naprawdę przepiękne. I dziękuję już teraz i dzieciom, i młodzieży, pani dyrektor, nauczycielom, wychowawcom, przedstawicielom Związku Harcerstwa Polskiego za przygotowanie dzieci do tego wyjątkowego wydarzenia. To też przykład pamięci o niepodległości, pamięci o bohaterach, o ludziach, którzy tą niepodległość 103 lata temu dla nas wszystkich wywalczyli. To także utrwalanie tego wszystkiego, co ważne jest nie tylko dla nas dorosłych, ale ważne jest dla kształtowania charakterów i postaw patriotycznych młodych pokoleń. Tych tutaj właśnie w Krowicy, ale także i w każdym innym miejscu w naszej ojczyźnie. Dlatego to dzisiejsze nasze spotkanie niech będzie też przykładem dla innych. Tej pięknej
wielkiej, lokalnej wspólnoty serc, pamięci o tych tragicznych wydarzeniach związanych z naszą ojczyzną, ale też i o tych pięknych kartach historii związanych z naszą ojczyzną. To, że po 123 latach niewoli udało się naszym bohaterom, i to nie tylko mowa jest o tych największych, znanych nam wszystkim, Józefie Piłsudskim, Korfantym, Paderewskim i innych osobach, ale także o tych wszystkich żołnierzach, którzy nie tylko w powstaniach, ale także w I wojnie światowej i bezpośrednio po niej wywalczyli nam niepodległość. Pamiętajmy o tym w sposób szczególny w dniu dzisiejszym, także w rocznicę odzyskania niepodległości, czyli już za kilka dni. Drodzy Państwo, ta wspólnota niech będzie też przykładem, tak jak wspomniałem, dla innych. Pamiętajmy o tym, że to razem tworzymy naszą ojczyznę. Pamiętajmy o tym, że to razem także jesteśmy w stanie zaświadczyć o swoim patriotyzmie. Tutaj, dzisiaj, przed tym pomnikiem, ale także już za kilka dni, świętując w odpowiedni sposób rocznicę odzyskania niepodległości. Twórzmy tą wspólnotę serc i wspólnotę pamięci o tych ważnych wydarzeniach dla historii Polski, ale także o tym, co związane jest z tą lokalną historią tej miejscowości, każdej innej miejscowości na terenie naszej gminy. I niech ta wspólnota serc i pamięci towarzyszy nam każdego dnia. Drodzy Państwo, uruchomiliśmy w tym roku specjalną akcję. Akcję, która ma właśnie pokazać, że nam wszystkim zależy na tym, by Polska była niepodległą na zawsze, by Polska była wolną, a my byśmy się czuli w naszej ojczyźnie jak najlepiej. I właśnie poprzez taką postawę wspólnoty wzajemnego i wspólnego świętowania spróbujmy udowodnić właśnie na terenie gminy Lubaczów, że zależy nam na niepodległej Polsce, że zależy nam na pamięci o tych wszystkich bohaterach, którzy o tą niepodległą Polskę walczyli, ale także nam zależy na tym, by młodemu pokoleniu przekazywać te wszystkie wartości, które związane są z niepodległą. Patriotyzm, wolność, niezależność, no i oczywiście pamięć. Zachęcam Państwa do udziału w tej akcji. Zróbmy sobie zdjęcia podczas Narodowego Święta Niepodległości, które będą potwierdzać naszą właściwą postawę. Postawę patriotyzmu, postawę pamięci właśnie. Te zdjęcia wyślijmy na wspomniany adres e-mailowy i z nich zrobimy kolaż mieszkańców gminy Lubaczów, tych, dla których niepodległość i rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest bardzo ważna. Razem udowodnimy, że to święto jest świętem wszystkich Polaków. Tych mieszkających w gminie Lubaczów, w każdej z naszych miejscowości i tych, którzy mieszkają w Polsce i poza jej granicami. Pamiętajmy Państwo o tym szczególnym dniu i pamiętajmy o tym wszystkim, co związane jest z niepodległością naszego kraju. A dzisiaj za chwilę złożymy wiązanki kwiatów, zapalimy znicze po to właśnie, by tą pamięcią i wdzięcznością i hołdem objąć tych, którzy tutaj właśnie w tej miejscowości zginęli, tych, którzy w czasie II wojny światowej ponieśli śmierć z rąk oprawców związanych z OUN-UPA, nacjonalistów ukraińskich, którzy nie tylko w tych miejscowościach, których dzisiaj upamiętniamy, ale także w innych miejscowościach na terenie naszej gminy spowodowali tragiczne wydarzenia, w ślad za którymi nasi mieszkańcy ponieśli śmierć. Pamiętajmy o tym także, pamiętajmy w tym szczególnym także i dzisiejszym dniu i tą naszą dzisiejszą obecnością dajmy pamięć o tym, że dla nas to wydarzenie jest także bardzo ważne. Ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim delegacjom, które dzisiaj uczestniczą w tym wydarzeniu, przedstawicielom wszystkich formacji mundurowych, przedstawicielom lokalnej szkoły podstawowej, przedstawicielom Straży Pożarnej, przedstawicielom także Związku Harcerstwa Polskiego. Dziękuję księdzu proboszczowi, księdzu Mateuszowi za wspólną modlitwę. Dziękuję wszystkim Państwu za udział w tej uroczystości. Miejmy na uwadze też i to, że pomnik, przed którym stoimy i przed którym za chwilkę będziemy składać kwiaty, powstał dzięki zaangażowaniu
Społecznego Komitetu Budowy pomnika i to dzięki mieszkańcom tych miejscowości, dzięki ich inicjatywie dokładnie 11 lat temu mogliśmy ten pomnik odsłonić i mogliśmy ten pomnik poświęcić, upamiętniając właśnie te tragiczne wydarzenia i te osoby, które w czasie II wojny światowej poniosły śmierć. Dzisiaj także tą modlitwą, czy pamięcią modlitewną obejmijmy tych członków Społecznego Komitetu, których już dzisiaj z nami nie ma, a którzy tworzyli tą rzeczywistość 11 lat temu. Pamiętajmy o nich także i w tym dzisiejszym dniu, wspominając te tragiczne wydarzenia w II wojnie światowej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za obecność, dziękuję za wspólną modlitwę i za to, że za chwilkę będziemy mogli poprzez złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, także oddać hołd i wspomnieć tych wszystkich, którzy w tamtym czasie tragicznie zostali zamordowani. Dziękuję za uwagę. Delegacja Stowarzyszenia Kobiet Polskich Kombatantów jej wojny światowej na czas. Lewa, dwa. Delegacja na cerze, trzy. Prawo, zwrot. Za mną, marsz. Delegacja do Thank you.
Proszę się na drogę. Proszę się na drogę.